Jeśli nie chcesz mojej zguby krokodyla, daj mi lupy. Pan Grzegorz wprawdzie swojej żonie krokodyla nie dął, ale jak i się zachciało rzeźby, co miała stoć w kątku we antryju, to, panie Grzegorzu, coś cię zrobili? Chodziłem po całym mieście w Tychach, chciałem kupić rzeźbę taką odpowiednią, bo nie rzeźbiłem jeszcze w ogóle, to nawet mnie tam nic, nie myślałem o rzeźbie. Chciałem malować, ale to rzeźbę chciałem. Chodziłem w Tychach, no nie było, była jedna rzeźba, ale ten właściciel chciał dosyć sporo za nią. No nie było mnie to stać, więc szedłem do domu. Ale jakby coś tam było. No wiesz co, no przecież tyle rzeczy robisz, że rzeźby nie zrobisz. Akurat gdzieś ten trafiłem taki kawał drewna, nie pamiętam gdzie. Zamknąłem się. To nawet nie wiecie, skórze się go wzięli, nie? Nie wiem. To było takie przypadkowe raz. Dobra, pewnego Stasioka przyciął mi się boi przyznać. No w Stasioku takich nie było. No i co? I 3 tygodnie w piwnicy, że przesiedział. Miałem takie proste buta, no i tak zrobiłem proste. A jak długo żeście to robili? Do 3 tygodnie chyba, bo to były początki. I baba o tym nie wiedziała, żeby tam w trugocie. Zamknąłem się, nie wiedziała, co tam robię. Zamknąłem się. Po 3 tygodniach przyniosłem do domu, postawiłem. O, jako fajna, skąd to? Gdzieś to kupił? No ale są, no to. Dała mi dzióbka i ostało to do dzisiaj. No. I co było dalej? Bo sam widzę rozmaite świątki tam. Jeszcze no chcecie zabrać do piwnicy Chinobrodego. No to jest oczywiście inna piwnica. Tak jak śląska piwnica to jest. Jest taka śląska piwnica, nie? Byłem tam zaproszony do Jurka Moskały. Tam mi się. No ja nie wiem, po piwnicach u chłopów i rodza. Wy będziecie pierwszy. Tam było dział więcej, tam ja sam byłem i z Jurkiem same działki były. Także. No i co? I co, zaczęliście rzeźbić? Tak, i potem, nie pamiętam jak drugą rzeźbę wyrzeźbiłem. Nie pamiętam, bo to nie przykładałem do tego wagi, tak? Ale już u mnie bocie. Nie wiem, nie pamiętam, którą miałem drugą. No i co z tymi rzeźbami się dzieje? Co z rzeźbami się dzieje? Część wieszam u mnie w mieszkaniu. Tego było to strasznie dużo i w mieszkania, ale żona mi to zrobiła. Raps. Czyli ta im się podobała, ale potem to już co za dużo, to nie za zdrowo, dużo było, nie? Tak. Cały rzeźb, tutaj na balkonie było dużo. W ogródku miałem rzeźby, to mi tam zaś znawcy sztuki po tego. Przywłaszczy, ale to dobrze podobno świadczy o tym rzeźbiarzu, nie? Że ja. Komuś podoba. To wy nie oglądajcie, bo te ostatnie też upokradły. Ale to już nie, to są zamurowane. Ale pójdę zobaczyć. No i później zacząłem coś robić, no, mniejsze, większe, no. Wystawy miałem, rzeźby się też podobały. Różne tematyki były, rzeźb, albo zwierzątka, albo anioły, albo... No, co jeszcze? Bociany, nie? Życie padały, bociany to czuły. No. Każdy chciał bociana. Patrzcie. Wszyscy mają bociany, a ja nie. Bez to się tak tychy rozpleniły, to przezło z teroski. Ja już teraz wiem, że to wyście bociany rzeźbili, chodzi, to są taki amulet na pamiątka. To może ja... teraz u Beatki sobie coś do tego, że będę robił. Będzie przyrost. Ale też padaliście, że Gieszynki macie załatwione dla wszystkich swoich znajomych, ja? Ja, to wszyscy, kto tam, prawda, chciał, bo nie, na siłę nie wtykałem. Jak się podobało, to brał. Rodzina ma obdarowana, co chcieli. Mam jedną rzeźbę szczególną. Zrobiłem sobie taką kapliczkę z Matką Boską, z Dzieciątkiem. To też u mnie stała tutaj gdzieś na balkonie chyba, czy mieszkanie, pamiętam, to była taka większa. A ponieważ jest jedno miejsce szczególne, takie w Kudowie, to jest Zielona Dolina, tam jest właśnie kapliczka Matki Boskiej Bolesnej. Zawiozłem tam i postawiłem obok tamtych różnych rzeźb moją i tam stoi do dzisiaj już tyle lat. To jest dla mnie ważne. To słuchajcie, te roski pudymy do piwnicy pana Grzegorza. Ale ja bym coś chciała padać, bo tak, jak wiecie, mechanik, niedawno my byli, jeszcze nie ma tego reportażu, ale on będzie, niedawno my byli u takiego pana też Grzegorza, który szyje piękne, artystyczne, śląskie stroje i unę technolog żywności, a wy, panie Grzegorzu, żeście są kim po fachu? Elektromechanik, jest. Widzicie, każdy może być artystą i mieć pasję. Jednocześnie,
temu jakoś otworzyć, nie? To teraz otworzy się nam ta nasza piwnica. Idziemy. Zapraszam. Halo. O, dzień dobry. No, żeście mnie zaprosili do tej piwnicy. Dzień dobry. Do co pracy? To sam? No do nie, pracy, nie do pracy. No pokażcie, co to sam robicie. Ale taką babę robię. Co to ma? Mało, mało mocie swojej baby. Nie, no, ale tam taki chłopek jest, o, co tam potrzebuje baby. Aha. Tam taki chłopek. No patrzcie. No, ale taką babę robię, no. Panie Grzegorzu, no sam jest, ja jest pod wrażeniem. Bo sam są tak rozmaite rzeczy, żeście mi padali, że a to tak trochę, takie byle jakie, tu pod Jezuska widzę, tu widzę takie rozmaite, inksze figury. Jak długo musi taką jedna rzeźba robić? No dajmy na to taką baba. Bo zaczęli wiele razy mnie żona zadzwoni, żeby przyszedł do chałupy. Aha. Czasami dzwoni, przyjdź, bo jest obiad, a czasami przyjdź, bo mi tam coś trzeba po tego. Aha. Ale jak tak siednę do tego, to tak za 3 godziny. Tak, taką baba. Taką babę będę miał za 3 godziny. A pan Włoczek to takie... zrobił tak szybko. A te większe? A te większe, to ja nie wierzę czasu. Jak mam czas pół godziny, godzinę czasu, bo nie siedzę w piwnicy tak non stop długo, żeby przyjść i siedzieć. Jak mam godzinę czasu, przyjdę, żeby po prostu zmienić no, pozycję. A. I trochę się fizycznie tam pogimnastykować. Także, no. Co jest inspiracją? No dajmy na to samo cię takiego rycerza, to tego rycerza to po jaką? On tak jakby odbiegał od tematu tego wszystkiego. Skąd ten rycerz się rycerz, wziął? Bo chciałem takiego rycerza kupić na tym z zamkiem łącznie. Aha, czyli rycerz, a ku temu zamek, a taki zamek, we drzwiach, albo taki prawdziwy? Nie, tak, to pod sobą potężny. Zamek, taki dworek był i ten rycerz stał na takim filarze. No on mi się tak bardzo spodobał, tam często na urlop przyjeżdżali. Mówię, kupię tego rycerza łącznie z tym. No, ale tak można sobie gadać, nie? Ja. No, nie wygrałem w Totka, bo bym go kupił, jakbym wygrał w Totka. Cały to, bym miał rycerza oryginalnego. Ale jeżeli nie mam, to on stał. Stał u mnie na balkonie jakieś parę lat. Tak, głównym tym, no tak chciałem, żeby stał i później go przyniosłem do piwnicy, bo żona mi tam zrobiła nowe porządki, tak, nowy ład. Po swojemu zrobiła, a wszystko mi przyniosła tu. No także taką muzeum mam. No to moich prac, różnych, lepszych, gorszych. No, a sam taką baba, taką, ona jest taką bardziej wschodnio, nie? To jest, nie wiem skąd się tam wzięło. Taka jak to gdzieś, skąd się, sami cię zrobili, nie? A ja nie wiem. No, no także nie. Ona ma takie wschodnie rysy, no. Nie? Takowo by Japonka, no, tak. Albo coś. No takie, ja robiłem też maski murzyńskie takie. Podobne takie, do no, murzyńskich naśladowane, no. No, ale mi to wszystko porozwijało. Znaczy, podobało się, no to jak wam się podoba, to sobie. Także no, to jest jedna, któraś tam część moich prac, które robiłem, bo tego robiłem rzeczywiście bardzo dużo. Jest u moich znajomych w Podlesiu drugie tyle, co tu jest, z tym, że większy, bo oni mają ogród duży, tam swoją rzeźby takich, rycerzy, takich, różnych świątków, różnych ptoków, różnych tych bocianów, no. A sam jeszcze macie taką, na tych szranczkach, to macie całą taką linię, no ja robię w piwowarstwie, to ja sam rozpoznawam jakieś... To jest ten browar w Zachodzie. Bardzo, ja. Bardzo dobrze piwo robią. Ale po jakiemu samocie też taką linię piwowarską i tam też widzę taką bezgiełdę. Tam, bo to jest, zaczęło się od mojej kolekcji i tych etykiet. Etykiet z akcesorów z piwa. Kolejna pasja. Panie pasja to była też przez jakiś czas niesamowita. Na wszystkie giełdy jeździłem. Tego zorganizowałem wspólnie z Markiem Brandysem. No, z nowego, nie? Tak, klub kufelek robiliśmy i też razem jeździliśmy na giełdy. Miałem już tyle tych etykiet, że mi się nie mieściły w pokoju. Więc to część zostawiłem, takich, które mnie interesują i mam to. A część sprzedałem. Także tu jeszcze te mapy czeskie. Czesi, przede wszystkim czeskie etykiety sprzedałem, bo czeskie piwo jest jednak
No, nasze jest dobre, ale czeskie jest trochę lepsze podobno. Ja mam na koniec takie pytanie, bo ja bym sama mogła być, oglądać, chodzić i się pytać, ale ja myślę, że to nie jest ostatnie słowo Pana Grzegorza i on jeszcze może jako wystawa zrobi, ale Panie Grzegorzu, jakie kartofle trzymiecie, jak sam finicuje muzeum? Kartofle w sklepie. Ale po staropolsku sklep to piwnica. No wiem, piwnica. No. Trzymałeś tu kiedyś, ale no ludzie się... Nie pasuje do świętych ubrań. Nie pasuje, mam tutaj teraz, mam piwniczkę, którą uwielbiam i to są moje zbiory. O, zacząłem sezon 2016, jeden rzut jest tego, ogóreczki są zrobione z żoną. Później będą następne. Sami robicie, ja? Ja sam robię. I to jest dżemy, powidła, kompoty, soczki, wina już nie robię, bo mi się nie chce. Kasia, pójdź go sklonujemy. Przydałby nam się taki, nie? Pięknie wam dziękujemy. Dziękuję również, także to jest moja pasja. Coś robić, nie siedzieć w miejscu. A życie jakoś pięknie i płynie. Jak się to zrobi, ktoś się cieszy, ktoś widzi, ktoś się cieszy, co jest sobie. No to o to chodzi właśnie. A nie zamknąć się w sobie, gazetę czytać i narzekać na cały świat. Tego to nie cierpię. Ja bym tak był taki pomarszczony, jak ja bym to robił. A tak to człowiek się uśmiechnie i rzeźba też. To też zrobiłem takich ludowych, pomnik ludowych postaci. Jakiś sołtys był też, jakiś, a to był ważny jakiś ksiądz chyba. Nie wiem nawet, no ale to się tak bawiłem tym. Tak się bawiłem. No czuć, no. Że z nich promieniuje. A nie to, takie teraz nowomodne słowo, ale to jest prawda. Sam promieniuje taką richtig pozytywną energię. W każdym kościneczku jest coś. W każdym coś jest. W każdym drewnie coś jest za tego. Tak, ale w każdym człowieku trzeba z tym. Także sztuka i piękno żyje w każdym z nas, ale to trzeba wydobyć. No. Pani też wydobyła, prawda, to piękno, bo przecież zauważyłem już kiedyś, kurczę, że nie zagadałem, byśmy już dużo wcześniej klub jakiś zrobili taki normalny. No widzicie. No, ale wstydziłem się, no bo siedziałem na ławce tak. No się wstydzi, bo patrzą naglany, bo bał się, że mu wkopia, nie? I to było nie, że się bał, ale tak jakoś to nie miałem śmiałości. No widzicie, coś się nie. Ludzie się spotykają w właściwym momencie na siebie. Także no i trzeba było, to spotkaliśmy się. To my się trafili w waszej piwnicy. No pięknie wam dziękuję. No dziękuję za odwiedziny. I zapraszam na przyszłość, jak coś będzie. No, coś będzie miało za słowo.